Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Dzisiaj zapraszam Was na prezentację wkrętarki 5 w 1 od Boscha. Słuchajcie moi drodzy, dzisiaj na tapet biorę tego oto małego brzdąca, którego trzymam w ręku. Jest to wkrętarka akumulatorowa z wymiennymi uchwytami. Bardzo fajne rozwiązanie, od razu mi się spodobało i pomyślałem, że warto by było ją tutaj dla Was zaprezentować dzisiaj. Jeżeli chodzi o model tej wkrętarki, jest to GSR-12V-35FC. No 12V oczywiście, no wszyscy się domyślamy, że chodzi tutaj o akumulatory 12V. W zestawie są takie dwa, ale producent tutaj, nawet na opakowaniu jest to napisane, że ta wkrętarka również jest kompatybilna z akumulatorami 10,8V, tak więc też podejdą pod tą wkrętarkę. Liczba 35 oznacza, że maksymalny moment, no, z jakim ta wkrętarka wkręca, to 35 Newtonometrów. Oczywiście na pierwszym biegu, na drugim biegu jest nieco słabiej, bo 20 Newtonometrów, ale kosztem momentu mamy wyższą prędkość obrotową, bo na drugim biegu to jest 1750 obrotów na minutę, na pierwszym tam nieco ponad 400, 470 chyba, nie chcę przestrzelić, bo dokładnie nie pamiętam. Końcówka FC tutaj w nazwie oznacza Flexi Click, właśnie od tego, od tych właśnie tutaj wymiennych uchwytów. I tyle. Z tytułem wstępu zmieniam kadr, pokażę Wam, jak wygląda ta wkrętarka w walizce i jakie mamy głowice w zestawie. Wkrętarka przyszła do mnie w takiej oto skrzynce, no standardowej skrzynce Boscha z systemu Sortimo L-Box. Po otwarciu oprócz samego urządzenia mamy w środku oczywiście ładowarkę do akumulatorów, dodatkowy akumulator i cztery wymienne uchwyty, o których dzisiaj będę Wam opowiadał. To nie było w zestawie, to jest zestaw bitów, który no, już mam jakiś czas, ale zobaczcie, jak ładnie on tutaj spasował praktycznie, no jakby stąd był, tak więc nie wyciągam go, bo u mnie to jest akurat taki problem, że zabieram gdzieś urządzenie i nagle mi jakiegoś bita braknie i muszę gdzieś tam po skrzynkach szukać. Jeżeli chodzi o tą wkrętarkę, no to tak ona wygląda, zobaczcie sobie. Bardzo, że tak powiem, no ergonomiczny kształt, no taki typowy dla wkrętarek. Nie ma tutaj ani nic nadzwyczajnego, ani nic takiego no, złego. Standardowo no, przycisk prawo-lewo, dwa biegi, o których wspominałem Wam wcześniej. Możemy sobie tutaj ustawić jedną z 20 jakby no... Siła wkręcania na przykład wkrętów jest wyskalowana od 1 do 20, czyli możemy sobie to ustawić tak jak potrzebujemy, albo ogólnie przekręcić na przykład na symbol wiertła i wtedy no, nic nam tutaj nie będzie przeskakiwać. Po naciśnięciu spustu pojawia się tutaj znaczek baterii, w sumie no, 3 diody i pokazuje nam poziom naładowania naszego akumulatora. Tutaj widać, że akurat no, akumulator jest na full naładowany. Dodatkowo mamy z przodu światełko do podświetlenia sobie jakichś tam trudno dostępnych miejsc. Duży plus za to, że światełko nie gaśnie od razu po zwolnieniu spustu, tylko jeszcze kilka sekund tam się świeci, no bo wiadomo, że no, można sobie gdzieś tam podświecić, nacelować i dopiero zacząć coś wkręcać. I jeżeli chodzi o silnik, jaki tutaj w środku siedzi, jest to oczywiście silnik bezszczotkowy. Producent nam ładnie to tutaj nawet na obudowie urządzenia zaznaczył. Oczywiście to jest bardzo duży plus, dlatego, bo wszyscy wiemy, że silniki bezszczotkowe są no, lepsze i zużywają mniej energii, tak? Czyli na jednym ładowaniu popracujemy tą wkrętarką o wiele dłużej niż na przykład w porównaniu do wkrętarek o podobnych parametrach z silnikami szczotkowymi, czyli tyle. Uchwyt na bity, uchwyt na pasek oczywiście można sobie wykręcić, można w ogóle zdjąć, tak więc to akurat też nie jest konieczne, aczkolwiek ja lubię, tak, jeżeli tam kręcę jakieś zabudowy, wkładam sobie gdzieś tam za pasek i tyle. I teraz tak, wkrętarkę możemy używać w ten sposób, zobaczcie, możemy wziąć sobie jakiegoś bita, przykładowo weźmiemy sobie jakiegoś tam
standardowego i możemy sobie włożyć, tutaj też jest umiejscowiony magnes w środku. Fajnie, że producent o tym pomyślał, bo też nie wszystkie wkrętarki to mają. Tutaj mamy magnes, czyli tu w tym momencie możemy już sobie wkrętarką pracować. Jeżeli mamy na przykład jakieś małe zabudowy do zrobienia, no to tutaj od początku bita do końca wkrętarki mamy około 13 cm, no 12,5, 13, no aczkolwiek no robiłem węższe zabudowy, ale no fajnie, że jest mała, tak? I teraz tak, jeżeli chodzi o na przykład wiercenie, przykładowo takim wiertłem piórowym, które chcemy zamocować mechanicznie, no to tutaj nie da rady, tak? Tutaj ono nam jakby nie wypadnie, no bo jest ten magnes, tak? Ale jeżeli na przykład to wiertło by nam się gdzieś zaklinowało, no to wyciągając wiertło, no po prostu chcąc wyciągnąć wiertło, no to wyciągniemy wkrętarkę, a wiertło zostanie nam w otworze, tak? Czyli tak to wygląda. Do tego celu pokażę Wam tutaj pierwszy uchwyt. Mamy uchwyt z mechanicznym mocowaniem tutaj bitów. I teraz tak, zakładanie i zdejmowanie tych uchwytów jest bardzo proste. Zobaczcie, wkładamy sobie w ten sposób, zakręcamy. Tak, mamy tutaj taką kudeczkę, pokazane jest, co jest otwarte, otwarta kutka pokazuje nam, że możemy to zdjąć. Jeżeli przekręcimy, mamy tutaj oznaczenie zamkniętej kłódki i wtedy tego już nie zdejmiemy. Po ściągnięciu tej tulejki i włożeniu na przykład tego wiertła, oczywiście no to siedzi dość dobrze, praktycznie no jest no nie do wyciągnięcia, tak, umówmy się. No tutaj mamy takie właśnie nacięcie, które powoduje nam, że to wiertło jest zamocowane mechanicznie. No i to jest pierwszy uchwyt. Tak on wygląda. Z tym uchwytem już, jeżeli byśmy chcieli założyć bita, no to wydłuża nam się długość tej wkrętarki do około 15,5 cm. Tak? Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o kolejny uchwyt, no to mamy standardowy uchwyt wiertarski, tak? Czyli tak samo go zakładamy. Ciach, sprawa załatwiona i tutaj możemy sobie wiertła do średnicy 10 mm założyć, czyli w ten uchwyt wiertarski wchodzą nam wiertła do średnicy 10 mm. Jeżeli chodzi o wiercenie w stali, to producent przewiduje maksymalną średnicę wiertła 10 mm. Jeżeli chodzi o drewno, to 20 mm. Teraz wkrętarka ma 17 cm. No z bitem, jakbyśmy go płytko wkręcili, będzie miała gdzieś tak no 17,5, załóżmy, tak? I tyle. Tak więc tak ona wygląda. Kolejny uchwyt, który jest w zestawie, to uchwyt do wiercenia bądź też wkręcania bardzo blisko narożników. Zobaczcie, tak on wygląda, tak jest skonstruowany, czyli widzimy, że tutaj możemy tego bita albo na przykład wiertło założyć sobie i wywiercić bardzo blisko narożnika. Tutaj, żeby Wam to pokazać, jak to wygląda, no to zobaczcie, posłużę się takim oto narożnikiem, kątownikiem aluminiowym. Zobaczcie, praktycznie no przy samej krawędzi możemy coś wkręcić. Bardzo, bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi na przykład o montaż mebli. Czasami są do przykręcenia jakieś tam malutkie kątowniczki, jakieś malutkie takie no uchwyty i tak dalej. Tak więc no bardzo, bardzo fajna sprawa. Dodatkowo ten uchwyt możemy również ustawiać sobie w różnych pozycjach. No tam jest chyba 16 pozycji, z tego co dobrze pamiętam. Czyli możemy ustawić sobie na prawo, na lewo, tak, przykładowo, albo na przykład no, do góry zupełnie, czyli tak jak na początku było, tak, i przykręcić coś tam gdzieś tam, wiadomo, wyżej. No i tak to wygląda. Bardzo fajna sprawa, tak więc no, widzicie, wymiana, ustawianie bardzo proste. Jeżeli chodzi o ten uchwyt, no to on nam niestety już tutaj wydłuża bardzo tą wkrętarkę, bo w tym momencie ona ma z bitem, załóżmy, będzie miała około 20 cm, tak więc no dosyć sporo. I teraz tak, ostatni uchwyt w zasadzie to no, końcówka, tak, taka kątowa, która daje nam możliwość wkręcania jakby pod,
jakby jeszcze wykonywania, jeszcze na przykład, no, jeżeli chodzi o suche zabudowy, na przykład jeszcze węższych zabudów. Zobaczcie, jeżeli na przykład sobie włożymy tutaj bita, to szerokość tutaj tego jest około z bitem około 7 cm, tak? Czyli na przykład jak tutaj nałożymy wkręta, na przykład 2,5 cm, no to myślę, że jakąś taką zabudowę kartonowo-gipsową, przykładowo, czy szafkę na przykład o szerokości w środku 8-9 cm, myślę, że spokojnie damy radę skręcić, tak? Też ten uchwyt możemy oczywiście przestawiać w różne pozycje. No tutaj też jest dowolność, tak? Możemy tak ustawić, no, aczkolwiek, no, jeżeli skręcamy coś bardzo wąsko, no to ustawienie jest jakby najoptymalniejsze. I teraz tak, no, do tego uchwytu możemy oczywiście założyć dowolny inny uchwyt, tak? Możemy uchwyt z uchwytem mechanicznym założyć, możemy uchwyt wiertarski założyć, tak? I coś sobie na przykład przywiercić. No wiadomo, że tutaj jeszcze dochodzi jakaś tam długość wiertła i tak dalej, ale no, koledzy po fachu, sami mi powiecie czasami, że no, każdy z nas ma taki problem, że gdzieś tam trzeba coś jednak przewiercić, coś tam trzeba ogarnąć i niestety nie ma czasami jak. Ta wkrętarka rozwiązuje bardzo dużo problemów. I tyle. Tak to urządzenie się prezentuje. No mówię, bardzo fajne rozwiązanie. Od razu mi się to spodobało, jak tylko to zobaczyłem. Cztery uchwyciki w zestawie plus sama wkrętarka. Tak to się prezentuje. I to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że ta krótka prezentacja Wam się podobała. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co sądzicie tutaj o tej wkrętarce, o tych rozwiązaniach, które tutaj zaproponował nam producent. Chciałbym poznać Waszą opinię. Przypominam również o rozwinięciu opisu pod tym filmem. Tam macie linki do moich wszystkich mediów społecznościowych, na które Was serdecznie zapraszam, oraz link do tej wkrętareczki, żebyście sobie mogli troszeczkę więcej o niej poczytać, zobaczyć, jak to wygląda cenowo i tak dalej. Ja się będę z Wami żegnał. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.